Również wędrowali z nami jeszcze czterej księża, ksiądz Stanisław z Leska, ksiądz Robert, ksiądz Adaś Mazurek i ksiądz Marek, którego dzisiaj nie ma, ale również chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania. Bóg zapłać za waszą posługę, za waszą obecność, za cudowny śpiew, za to, że jesteście, za wasz uśmiech i za to, że byliście dla nas chyba wszystkich pielgrzymów jak prawdziwi bracia, bo w trudnych chwilach, kiedy trzeba było pomóc, pomagaliście, to podwożąc nas, to wspieraliście nas duchem, bądź też śpiewem, czy też masażami, także wielkie brawa. Po prostu jesteście 10 w jednym, także Bóg wam zapłać i oby ta święta ziemia rodziła takich kapłanów jak wy coraz więcej. Dziękujemy. A my się módlmy, żeby tych kapłanów było coraz więcej w naszym seminarium duchownym w Przemyślu. Już z tych 18, żeby się pomnożyło na 36, co daj Boże, aby zawsze byli przewodnikami naszego stada, bo przecież sami nie pójdziemy. Musimy mieć kapłanów. A wam, dwaj księża Grzegorze, chcieliśmy powiedzieć, że jeżeli nawet pójdziecie do innych parafii, będziecie próbować iść z innymi grupami, to zawsze przyjdźcie do świętego Andrzeja, jak nie, to my przyjdziemy do was. Przywitać się albo serdecznie was pozdrowić, nie zapominajcie skąd żeście ostatnio wyszli. Także szczęść wam Boże, wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności, łask Bożych i czego sobie tylko życzycie, żeby Matka Najświętsza, ta Pani nasza częstochowska, ukochana nasza Matka, wypraszała wam wszelkie łaski, jakie będą wam potrzebne w waszej bardzo ciężkiej posłudze kapłańskiej. Szczęść wam Boże! Zapłać. 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 Natomiast Kuba do naszego diecezjalnego seminarium. No cóż, nie będzie innego wyjścia, jak tylko modlić się, byście trwali na tym stanowisku, byście właśnie byli podatni na wolę Bożą. Wszystkim wam dziękuję za obecność, za waszą posługę. To wy głównie byliście odpowiedzialni za nasze noclegi. Brawo, no. No. Dzisiaj prawie na noże szło. Ale chyba wszystko dobrze się zakończyło. Także księża diakoni, dziękuję wam za wasze świadectwo. Już niedługo, jeszcze rok i dołączycie do grona kapłańskiego. Życzę wam właśnie, byście w tym roku jeszcze bardziej zgłębili wartość służby kapłańskiej, waszego powołania, by Chrystus, najwyższy kapłan, był waszym przewodnikiem, a Matka Boża wypraszała wam potrzebne łaski. A klerykom wytrwałości w tej drodze powołania i sukcesów w nauce jeszcze, bo to też ciężki kawałek chleba. Kandydatom gratuluję decyzji, odwagi. Dla was drobny upominek. Nie zapominajcie o nas i w przyszłym roku zapraszamy jak najbardziej. Będzie nam miło uczcić neoprezbiterów. Wianki będą uplecione. Bóg zapłać.
pielgrzymowiczek, już tam niektóre pewnie myślą o tym, by wydawać właśnie takie świadectwo, jak wydawałyście. I swoją radością, pogodą ducha, i wsparciem, i życzliwością. Za to wam dziękujemy. A czego życzymy? Byście trwały przy tej, która jest gwiazdą zaranną. Byście utwierdzały się w swoim powołaniu. Jeśli przychodzą czasem jakieś trudności, przeciwności, tak samo pewnie jak w życiu kapłańskim, byście jak najprędzej biegły do niej, a ona wam pokaże, gdzie wasze miejsce. Przy Panu, przy Chrystusie wszelkiego dobra życzę i od razu siostrom, które przyjechały tutaj, siostrze delegatce, tak, która tutaj przywiozła pozostałe siostry, dziękuję za to piękne nabożeństwo, no i że siostra pozwoliła tutaj, czy matka generalna, nie wiem jak to, jak, tak, że siostra pozwoliła siostrom tutaj wędrować z nami. Wszelkiego dobra, siostry, i dla was upominek. Tak, towarzyszyła nam grupa muzyczna w stanie tu każdego udzielanie swojego głosu, za to poświęcenie w pocie czoła, trudzie. Nie jest to łatwe. Rok temu próbowałem, jak to się idzie, grając na gitarze. Bardzo ciężko. Wydawało mi się, że troszkę umie grać na gitarze, ale nie umie. Bardzo dziękujemy za piękny śpiew. Dziękuję bardzo za waszą posługę. Dziękuję bardzo. To też jest wielkie świadectwo. Dobrze. Poproszę tutaj teraz braci i siostry porządkowych. Dawid Bach, Ewelina Pawlewicz, Kinga Orłowska. To jest Damian, to jest Kinga, to jest Dawid, to jest Ewelina, Krzysiu, Paulina i Krzysiu. Dziękujemy za waszą służbę. Dzięki wam mogliśmy bezpiecznie kroczyć. Nie jednej z nas zdarzyło się, że tam gdzieś na lewiznę ściągło i zaraz był upominek, zaraz był gwizdek, żeby wrócić do szeregu. Tak jest, można zagwizdać, tak, wszyscy razem. To nie są byle jacy porządkowi. Wszyscy są z papierami. Także gdyby coś, legitymacja, spisują na policję. Żółtymi? Bóg zapłać nam wszystkim. Dobrze. No i wszystko. I za to wszystko wam z serca dziękuję. Za wszelką pomoc, za wszelką organizację, za wszelkie przygotowania. Mogę ukraść? Jak dostałam prezent, to jest mój, nie? Mogę dać jeszcze. Pani Zosiu, za troskę, za wszystko. Bóg zapłać. No tradycyjnie honorujemy tych, którzy podejmowali śpiew godzinek. Brata Zygmunta i siostrę Agatę. Zapraszam tutaj. I taką miłość do Pana Boga jak ona. Niech Matka Boża obdarza was wszelkimi dobrami, wyprasza wam potrzebne łaski i zanosi je wprost przed oblicze Pana Boga. Dziękujemy z całego serca za te śpiewy. Jest
brat Mirek. Tak, to kawał dobrej roboty, że jesteście i zrobiliście. Dziękuję wam za waszą posługę. Proszę przekazać podziękowanie dla Piotra, który też nam bardzo tutaj pomagał. No i już uśmiechamy się na przyszły rok, nie? Na pewno się nie zepsuje. Brat Mirek chyba składa sprzęt. Brat Stanisław jest? Takim sprzętem to trudno dzisiejszych kaczek naprawić. Jest? Nie ma brat Stanisława. Julę, Helę, Malwinę, Martę, Patrycję i Kubusia. Marysia nie była czytana? Marysia, chodź. Kuba już nie chciałby być młody. Jeszcze idę uważać, artystki właśnie. Idzie Malwina, idzie Patrycja jeszcze. Jeszcze Zuzia. Zuzia? Zuzia też. Tak, jest Zuzia. Pewnie, wszyscy. Chodź Zuzia. Zuzia, chodź. Chodź, chodź. Zuzia, chodź. Dziękujemy bardzo. Tutaj jest Zuzia. Dziękujemy. Proszę, proszę iść z nami za rok. Obiecujecie? Halo, obiecujecie? Jest Malwinka jeszcze. Malwinka jest. Jest Patrycja jeszcze. Ale ja tak jeszcze przeproszę, Zuzia, podejdź tu do mnie, bo to tak Zuzia mało kto wie, bardzo często mi pomagała w samochodzie. Także ja się ze Zuzią podzielę swoim prezentem, to jest dla ciebie. Proszę bardzo. Jest brat Mirek, zapraszamy brata Mirka tutaj. Za to, że użyto nam swojego. Zapłać. To są chyba wszystkie osoby, które tak z imienia bym wyróżnił, ale kochani pielgrzymi, Andrzejki, złote, śliczne, cudowne skarby. Wam wszystkim dziękuję za waszą postawę, za waszą służbę, właśnie za te posługi, które podejmowaliście, zaniesienie znaków, różańca, zaprowadzenie nabożeń różańcowych, drogi krzyżowej, za troskę o to, by przy krzyżu kwiaty były codziennie żywe, za niesienie tub, za bagaże, które gdzieś tam trzeba było przekładać. I jeszcze będziemy się mieli kim pochwalić przy Matce Bożej. Boże Cię. Niech żyje, żyje nam 100 lat, 100 lat.